muszę powiedzieć, że z tej grupy wyrósł już nauczyciel Maciek Krzeptowski, mój syn, moich 6 uczniów. I no to jest ciekawe, że przy tej okazji po prostu jest możliwość wychowania nauczycieli, którzy będą przekazywali to wszystko, tradycje. To jest strasznie ważne. W jaki sposób udaje się panu wyszukiwać tą zdolną muzycznie młodzież do swojego zespołu? Ja myślę, że po prostu rodzice, jak widzą, ile pracy robimy, jak to ładnie wygląda jednak na scenie, czy to jest tą sceną Kościół, czy Filharmonia, bo gramy tak samo z Wielką Orkiestrą Symfoniczną. Zdarzało się nam grać polsko-amerykańską Wojciecha Niebrzoła i Basi Bilszty. No, jak widzą, że to jest jednak ciekawa praca, że ta praca nie tylko uczy gry, śpiewu, muzyki, ale co najważniejsze, ona wychowuje, bo to jest najważniejsze, to rodzice przyprowadzają te dzieci i co najważniejsze, to w tych dzieciach budzi się po prostu ten taki zew góralski, o czym czasem rodzice nie wiedzą. I okazuje się, że ten młody człowiek to on jest po prostu góralem i ta gwara, ta muzyka, ten śpiew siedzi po prostu w nim. I dusza artysty również, bo przecież pańskie korzenie to Zakopane, to pańskie kontakty pierwsze z kulturą w Zakopanem. Tak jest. Ja od małego urodziłem się na ulicy Kościeliskiej, takiej najstarszej ulicy Zakopanego, gdzie no, trzeba powiedzieć, że muzyka nie milkła. To nie było tak jak dzisiaj, że tam powiedzmy sobota, niedziela się grało, ale widywało się muzykantów i w środę i we wtorek, jak na tych gałkach góralskich posiadowali, grali. Poza tym lutnicy, najlepsi lutnicy na świecie, Franciszek Marduła, ojciec Nestor lutnictwa polskiego, sąsiad mój. Pamiętam, jakbyśmy stali pod drzwiami, słuchali tej muzyki, tej zaczarowanej muzyki, spoglądali na ten bajeczny świat, skrzypiec. No to wszystko te wesela przejeżdżające, pytace na koniach, śpiewający, ci muzykanci, co śpiewający w nocy z wesela, to wszystko jednak no, powodowało jakiś oddźwięk człowieku i człowiek łaknął tego wszystkiego coraz to bardziej. Poza tym no, praca z ciekawymi ludźmi, i z muzykami, i z jazzmenami, i z Teatrem Witkacego, i ponad 2000 koncertów z Filharmonią Narodową Warszawską, gdzie objechaliśmy prawie do miejsca, gdzie nie dociera żadna filharmonia, a oprócz tego no, z lokalnymi filharmoniami polskimi. Dojeżdżaliśmy do takich miejsc, gdzie dzieci otwierały buźki, słuchały naszej gwary, naszej muzyki, śpiewu, tak jakby przy jakaś najlepsza grupa rockowa. Niech pan powie, czy trudno jest nauczyć dziecko w Chicago gwary góralskiej? Jest to na pewno problem, ale o tyle mniejszy, że nasi ludzie słabiej mówią językiem literackim, a jednak lepiej gwarą. I te dzieci od urodzenia mówią gwarą. One kończą studia, są profesorami, doktorami, adwokatami, ale mówią gwarą. I to jest ciekawe. Proszę pana, proszę powiedzieć, czym dla pana jest ta nagroda burmistrza Delego? No muszę powiedzieć, że to jest ogromne wyróżnienie. Jestem bardzo wzruszony temu, że w ogóle człowiek, który pracuje z dziećmi, a ta praca nie jest łatwa, no jakoś tak narażony jest na różne rzeczy, ale w zasadzie na to piękno, na to, że ma plastelinę, z którą może robić co chce w zasadzie. Oh,
Szeptowski Bohanek. It is a person who has devoted himself to the story of teaching and children the beauty and essence of Polish Highlanders, folk culture, and in preserving the folk culture and art of his ancestors. Thank you. Congratulations. Natomiast nagroda tego typu w największym polskim mieście, jeszcze tu, za oceanem, no jest to coś, co... No jest to taki szok dla mnie troszkę, że prosty człowiek, góral, nauczyciel, wychowawca młodzieży to dostaje. No ja myślę, że to jest ogromne wyróżnienie dla mnie. Proszę Państwa, ja chciałem Panu w imieniu Państwa również, swoim własnym, złożyć Panu serdeczne gratulacje z okazji otrzymania tego zaszczytnego wyróżnienia. Chcę Państwu przypomnieć, że moim i Państwa gościem był podczas dzisiejszego wieczoru pan Andrzej Krzeptowski-Bohac. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję.